Witamy Was w nowej odsłonie Przyklejonych. Chcielibyśmy spotkać się z Wami tak dzisiaj bardziej klimatycznie, wieczornie i podjąć głębsze tematy. Jeśli śledzicie nasz kanał od jakiegoś czasu, albo nawet przeskrolujecie sobie listę tytułów naszych filmików, możecie zadać sobie pytanie, dlaczego przyklejeni poświęcają tyle czasu na coś, co się wydaje tak abstrakcyjne i niekonkretne, jakim jest życie duchowe? Chcielibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, ale nie w jednym słowie, tylko zaprosić Was do pewnego towarzyszenia nam w przygodzie, którą przeżywamy właśnie codziennie i przeżywamy w małżeństwie. Można pomyśleć, że życie duchowe to jest coś, od czego specjalistami są zakonnicy, siostry zakonne, księża. To jest ich specjalizacja, oni poświęcili życie Bogu, zatem życie duchowe to jest ich działka, nie? My jesteśmy świeckimi, naszym zadaniem jest przemieniać oblicze tej ziemi. No ale czy tak jest naprawdę? W jednej z moich ulubionych książek, którą przeczytałem już kilka razy i niedługo na pewno do niej znowu wrócę, czyli Kontemplacja w świecie, francuski filozof razem ze swoją żoną Jacques Maritain pisze o powołaniu ludzi świeckich i pisze o tym, że my jako świeccy mamy dwa powołania. Jedno to jest powołanie świeckie, a drugie to jest powołanie duchowe. I co ważne, mówi o tym, że to nie są powołania, które mają się dziać jakoś oddzielnie, albo że mamy się zająć tylko jednym, albo tylko drugim, tylko że one są nierozłączne, że one powinny się dziać i realizować w tym samym momencie i w tych samych wydarzeniach naszego życia. Jako dobry przykład możemy tutaj podać ojca, obraz ojca, który wraca z pracy i nie zajmuje się rodziną, bo mówi, że przecież on pracuje, zarabia pieniądze na rodzinę, i to jest jego wkład w utrzymanie rodziny i zapewnienie jej bytu, więc co on ma jeszcze więcej robić? On jest zmęczony i on teraz odpoczywa. No, wszyscy dobrze wiemy, że to jest jakiś zgrzyt i że taka rodzina prędzej czy później nie będzie funkcjonować dobrze i na pewno nie skorzystają na tym dzieci. I tak samo jest z tymi dwoma powołaniami. Nie możemy zająć się tylko życiem w świecie, tylko pracą, tylko zarabianiem pieniędzy albo zabezpieczaniem nawet po prostu własnego życia bez zajmowania się życiem duchowym. Tak samo jak nie możemy zająć się tylko rzeczami duchowymi, jeśli jesteśmy ludźmi świeckimi, no bo wtedy od razu zaniedbamy całą resztę. Jak pogodzić te dwie rzeczywistości ze sobą? Możemy zobaczyć dwa sposoby przedstawiania duchowości. Jedno to jest robienie, szczególnie z duchowości katolickiej, takiego świata hermetycznego, albo bardzo tradycyjnego, albo wręcz przestarzałego, który zarezerwowany jest na przykład dla starszych pań, więc nie jest on atrakcyjny. Druga postać przedstawiania duchowości. To jest duchowość egzotyczna, to jest na przykład przedstawienie duchowości z innych kultur, hinduizmu czy buddyzmu, jako czegoś właśnie atrakcyjnego, albo duchowość w postaci ezoteryki, czegoś tajemniczego, nienamacalnego. Zwiąże się to na przykład z korzystaniem z horoskopów, przepowiedni, czy szukaniem pomocy u bioenergoterapeutów. To też łatwo można zobaczyć, obserwując to, co szeruje się tak naprawdę najlepiej w mediach społecznościowych. Kto śledzi nas na Instagramie, to mógł zobaczyć, że zajmujemy się oboje pracą w mediach katolickich.
I jeśli śledzicie sami też internet i Facebooka, to widzicie, że najwięcej udostępnień, najwięcej lajków, największe dyskusje są zawsze pod linkami, które, w których znajdziecie treści typu zobacz egzorcyzmy ojca Gabriela Amorta, albo różańce, które opętują, albo nie wiem co jeszcze. Cud świętego Januarego, że krew przemienia się, że skrzep krwi przemienia się w płynną krew. Wstała z wózka po 48 latach, zobacz nagranie. No, generalnie wszystkie nagrania, wszystkie teksty, wszystko co jest otoczone taką tajemniczością, niezwykłością, cudownością, to pociąga bardzo mocno i przyciąga rzesze ludzi, nieważne czy wierzących, czy niewierzących, zawsze budzi jakąś kontrowersję, zawsze budzi jakąś ciekawość, ale to pokazuje tak naprawdę nie to, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo tak naprawdę to jest bardzo, bardzo różne i zależy od konkretnej treści, ale to pokazuje to, że tak naprawdę my jako ludzie naprawdę ciągle szukamy jakiejś duchowości. I ta duchowość może być jakakolwiek, że tej pustki nie da się zapełnić, zostawić pustej, że jeżeli nie mamy duchowości, no to ona prędzej czy później czymś się zapełni. Pytanie tylko, czy zostawimy ją samą sobie, czy też sami weźmiemy ją w swoje łapki. I my staramy się to robić. Dla nas życie duchowe jest życiem realnym. Co to znaczy? Że ono istnieje, ono się dzieje, nawet jeśli się nim nie zajmujemy. Czyli może sobie płynąć, a my nie będziemy w nim uczestniczyć. I patrząc jeszcze na realność życia duchowego, nie chcielibyśmy zdziwić się po śmierci, że coś nas ominęło. I mówię o tym, znany pewnie Wam dobrze, nawet jeszcze z czasów szkoły, zakład Pascala, który mówił o tym, że jeżeli Bóg istnieje, no to warto by było tak żyć, żeby po śmierci móc się z Nim spotkać. No bo jeżeli Bóg istnieje, a my będziemy żyć tak, jakby Go nie było, a po śmierci, no to po śmierci możemy się nieźle zdziwić. Ale też o realności życia duchowego przypomina nam cały czas Kościół, bo jeżeli chodzimy chociażby w niedzielę na mszę, to mówiąc wyznanie wiary, mówimy, że wierzymy w świętych obcowanie. Więc to nie jest tak, że my siedząc tutaj, mając przed sobą naszą kaplicę, którą pokazywaliśmy Wam w kilku innych odcinkach, to nie jest tak, że nasi święci wiszą sobie tam tylko na tych tabliczkach i obrazkach, ale wierzymy, że no, w jakiś sposób, niewytłumaczalny i kompletnie dla nas pewnie niepojęty, ale są tutaj z nami. Drugą cechą życia duchowego, którą przyjmujemy i akceptujemy, jest to, że jest to życie codzienne. Ale co to znaczy codzienne? To nie jest, że życie duchowe u nas trwa 5 minut w ciągu dnia, ani nie trwa 8 godzin w ciągu dnia. Życie duchowe chcemy przeżywać nieustannie. I po prostu chcemy Wam przekazać, podzielić się z Wami różnymi metodami, które sprawiają, że coraz częściej w codzienności zapraszamy Pana Boga do naszych zadań i nie odrywamy się, ale staramy się, żeby one były przemienione i żeby one odbywały się w Jego obecności. I trzecią cechą, którą chcielibyśmy tutaj wyróżnić, jest to, że życie duchowe jest naprawdę praktyczne i rozumiemy to w taki sposób, że żyjąc, prowadząc życie duchowe, zmieniamy sami siebie, że wchodząc w tą rzeczywistość duchową, no chcąc nie chcąc, ona nas przemienia od środka i sprawia, że inaczej przeżywamy naszą codzienność, przeżywamy jakieś najprostsze sytuacje w życiu, że już trochę łatwiej jest mi zapanować nad gniewem, nad emocjami, że trochę łatwiej jest mi przeżywać różne trudności, trochę łatwiej jest mi zdobywać się na różne uczynki miłosierdzia. To też pisze właśnie Jacques Maritain w swojej książce, że kontemplacja, czyli właśnie takie życie duchowe, życie z Bogiem na co dzień, jest życiem miłością miłosierną. I czy my tak żyjemy? No pewnie, że nie. I to wszystko, o czym Wam tutaj opowiadamy,
To są rzeczy, do których chcemy dążyć, które są naszymi ideałami, z którymi się zmagamy, z którymi cały czas się jakoś siłujemy i o które się bardzo staramy. I chcielibyśmy w tej nowej serii trochę Was zaprosić do takiego wspólnego przeżywania, do wspólnego wchodzenia w życie duchowe, do poznawania swojej duszy, do wchodzenia w głąb w siebie i do tego, żebyście i wydzielili się swoim doświadczeniem i żebyśmy my mogli trochę Wam dać swojego doświadczenia i tego, jak to życie duchowe w naszym przypadku w małżeństwie wygląda i do czego nas ono prowadzi. Jak jesteście ciekawi, co będzie dalej, to zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału i do śledzenia kolejnych odcinków. I bardzo chętnie też przeczytamy w komentarzach o Waszym życiu duchowym i o tym, czy w ogóle to jest temat, którym chcecie się zajmować i o którym chcecie, żebyśmy razem z Wami się zajmowali. Do zobaczenia.